fotografowanie, czyli tworzenie obrazu, niektórzy mówią łapanie, zatrzymywanie jakichś momentów, uczy człowieka spostrzegawczości, zwiększa wrażliwość. Osoby, które tego nie robią, zupełnie potrafią nie zauważać sytuacji jakiejś tam, a fotograf potrafi wyciągnąć jakieś tam smaczki bardzo interesujące. I później inne osoby się bardzo dziwią, że coś wygląda na zdjęciu tak, czego one w ogóle nie widziały. Fotografia to jest zamykanie w klatce aparatu jakiegoś wycinka czasu i ten wycinek czasu, to jak się go dobierze i w jaki sposób jakby odizoluje się to, co pozostaje na zewnątrz, to wynika z tego, co już wiemy. Więc im szerszą wiedzę posiądziemy na jakieś tematy, to będziemy wiedzieli, co chcemy sfotografować. Niektórzy robią zdjęcia, bo po prostu coś ładnie wygląda. Ja takich zdjęć nie robię. W tamtych latach, wstyd mówić, lata 60. koledzy różni fotografowali, no ale to były fotografowania, dziewczyny się fotografowało, prawda? A poza tym wszyscy byli antyfeministami naprawdę na studiach matematyka, fizyka, chemia. To uważali, że dziewczyny mają być ładne i tak dalej, ale żeby coś wytłumaczyć, że właśnie, bo wtedy fotografia to była czarna magia, bo przecież trzeba było całą tą kuchnię w ogóle wiedzieć, jak tam co na świecie. Było to wszystko bardzo skomplikowane. No więc ja, jak dopadłam jakiś tam aparat kiedyś, to tylko usłyszała, to poczytaj sobie. No to rzeczywiście poczytałam, zaczęłam czytać, zgłębiać. Wówczas w Toruniu działała taka grupa mocno awangardowa, nazywała się 061. Można o niej do dzisiaj znaleźć oczywiście dane. I wystawy miała w różnych miejscach, między innymi na dziedzińcu uniwersytetu, duże fotogramy, duże zdjęcia wetknięte tak, a to w górę piachu, to pod drzewem, czyli rozstawione po prostu na tym dziedzińcu. I były to zdjęcia, nie zdjęcia. Wtedy pierwszy raz zobaczyłam, co można zrobić, jak się zabawić, co zrobić z obrazem, żeby wyrazić jakieś inne treści. I to było dla mnie w ogóle odkrycie, fascynacja i fakt, że przez wiele lat też tam w czarno-białej fotografii sobie manipulowałam, powiedzmy, już użyjmy dzisiejszego słowa. Bawiłam się z jakimiś technikami, była to duża, duża przyjemność wykreowania czegoś innego, aniżeli zdjęcie, które się uzyskiwało bezpośrednio, prawda, fotografując. O. Zacząłem fotografować w wieku 8 lat, wtedy tata mi kupił aparat Łomo. Fotografowałem zwykle na jakichś festynach, tak tutaj w Płocku albo w okolicach, w gminach okolicznych Płocka. Potem fotografowałem dużo, jak chodziłem do Malchowianki. Założyłem nawet kółko fotograficzne w liceum. Mieliśmy własną ciemnię. Było nas trzech fotografów. Byłem ja, Wojtek Dzwolak i Roman Rutecki. Dochodziło jeszcze kilka osób, które korzystały z tej ciemni. Mieliśmy własną gablotkę, pokazywaliśmy swoje prace. No i to tak trwało do końca liceum. Potem zafascynowałem się radiem, przez wiele lat nie fotografowałem wcale. I wróciłem do fotografii dokładnie 15 lat temu latem, kiedy wyjechałem do Brukseli, żeby być korespondentem radiowym w
tym mieście, z instytucji europejskich głównie, z NATO i z tego wszystkiego, co dzieje się w krajach Beneluxu. Ale okazało się, że to mi nie wystarcza i zacząłem ponownie fotografować i wtedy zająłem się zupełnie inną fotografią, właśnie fotografią reportażową, fotografią polityczną głównie. Fotografowałem polityków, wydarzenia polityczne, demonstracje i wszystko, co wokół tego się dzieje. Pierwszy taki moment przełomowy był wtedy, kiedy pojechałem do Muzeum Fotografii w Antwerpii, gdzie zobaczyłem wystawę amerykańskiego fotografa Aleka Sota i zainteresowałem się fotografią dokumentalną. I zacząłem szukać w obrębie tej dziedziny fotografii, myśląc o tym, jakie ja bym mógł projekty zrobić, które będą związane ze mną i będą związane również z Polską, bo cały czas czuję się jakby Polakiem, mimo tego, że od wielu lat mieszkam za granicą. Potem trafiłem z kolei do takich młodych fotografów wtedy, z kolektywu Sputnik. Zaprzyjaźniłem się z nimi i uczestniczyłem w programie mentorskim, który oni wtedy zaczynali przygotowywać. Oni mnie pokierowali jakby właśnie, pokazali mi, jakie są różnice fotografii dokumentalnej i z czego można wybierać, z jakich jakby form tej fotografii dokumentalnej można wybierać. Mnie akurat interesowała historia połączona z teraźniejszością, więc jakby to było bardzo trudne, żeby znaleźć taką fotografię, która może to pokazywać. Natomiast jeżeli chodzi o moją pracę, no bo jakby rozdzielam te dwie dziedziny. Po pierwsze robię fotografię dokumentalną, to są projekty, których się nie sprzedaje, pokazuje się je na wystawach, a po drugie robię zdjęcia, które sprzedaję po prostu do prasy. Jeśli chodzi o tę fotografię prasową, to z kolei takim przełomem było to, kiedy zainteresowałem się ekologią i tym, jak bardzo niszczą rzeki, tamy budowane na nich, a zrodziło się to również w Brukseli, bo tam spotkałem człowieka, który poinformował mnie o tym, że na Bałkanach, wszystkich krajach bałkańskich jest pomysł zbudowania 2000 tam, które zniszczą tamtejsze niczym nietknięte rzeki. I zacząłem jeździć na Bałkany, jeździłem tam przez kilka ładnych lat i fotografowałem właśnie to, w jaki sposób to zniszczenie postępuje. Starałem się zachować jeszcze na fotografiach te nietknięte ludzką ręką fragmenty przyrody. No i później kolejny taki przełom, no to oczywiście mój wyjazd do Chin, dlatego że tam ta fotografia prasowa jest zupełnie inaczej postrzegana, inaczej się ją robi. Te projekty dokumentalne, które w tej chwili też podjąłem, one też dotyczą tych zmian, które następują w Chinach. No a takie przełomy zauważalne dla całej reszty, no to oczywiście był mój udział po pierwsze w Miesiącu Fotografii w Krakowie, tam były wystawiane moje prace, potem zdobyłem nagrody również przy tym festiwalu, a ostatecznie właśnie to Muzeum Fotografii, o którym wspominałem na początku, postanowiło kupić kilka moich prac i uznać mnie jako jednego z obiecujących fotografów, belgijskich fotografów, którzy tam mieszkają i pracują. Przez wiele lat fotografowałam Pentakonem 6TL. Jeżeli to dzisiaj nikomu nic nie mówi, to była lustrzanka dająca kwadratowy obraz 6 na 6 cm i też jak gdyby trzeba było się nauczyć komponować na kwadrat. Oczywiście pod powiększalnikiem można było zrobić dowolny prostokąt w jedną czy w drugą stronę, no ale i czarno-biała fotografia i to był jak gdyby inny świat. Zetknęłam się w jakimś momencie z agencją fotograficzną zachodnią, która, no komercyjną, która łowiła różnych fotografów do zdjęć, do banku zdjęć, no które potem były oczywiście oferowane do takich czy innych wydawnictw. I okazało się, i po prostu tam podstawą był slajd barwny,
No i tutaj dzięki uprzejmości, czy właśnie poznanym ludziom, poznanemu szefowi tejże agencji, zakupiłam aparat małoobrazkowy Nikona manualnego, z obiektywami, tak, trzema, no i slajdy barwne. A trzeba, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, przypomnieć, że slajd barwny wymagał naprawdę dobrego, to znaczy takiego jak trzeba, naświetlenia, jeśli to szło do wykorzystania takiego, a nie innego, kadrowania, nic z tym nie można było zrobić. W momencie naciskania spustu aparatu miało się gotowy obrazek i koniec. Żadnej poprawki i niczego. No to był gotowy obrazek. Czyli wszystko trzeba było wcześniej, że tak powiem, w oczach i w głowie sobie ustalić, no a swoją drogą nauczyć się tego, jak to będzie przeniesione na tą przezroczystą, barwną kliszę, prawda, na ten diapozytyw. I rzeczywiście na początku dostałam parę komentarzy, zresztą też oglądałam książki, pisma z fotografią barwną, i człowiek, jeżeli ogląda i się czymś zachwyca, no to widzi, prawda, dlaczego coś jest piękne, czy w ostrych kolorach, czy właśnie w takich tam różnych, ja to nazywam, zdechłych. Jak wydobywa się klimat, gdzie słońce, gdzie ma być, no, jak tą przestrzeń ująć. I takich dobrych kilka lat, czy 10 lat pracy dla tej agencji nauczyło mnie dyscypliny, no czyli właśnie dyscypliny trafiania w punkt z tym, co chcę zrobić. No bo rozmowa krótka, albo coś jest dobre, albo niedobre i do widzenia, prawda? A nie teraz tam wszystko można zmienić, poprawić, przerobić. No i od wtedy weszłam w świat koloru. Ja przez długie lata używałem Nikona, teraz się przerzuciłem kilkanaście lat temu na takie małe aparaty Leica. No to jest bardzo dobry aparat, tylko że on kosztuje krocie. Natomiast no każdy aparat jest dobry, żeby zacząć. No, trzeba po prostu fotografować. No, ja fotografuję codziennie, nigdy nie przestaję. No, fotografuję przy każdej możliwej okazji. Teraz przez 2 miesiące byłem w Płocku i spędzałem czas z moimi rodzicami. I przy każdym spacerze zabierałem aparat i robiłem zdjęcia. Nie fotografowałem tutaj niczego jakby celowo. Po prostu mam taki przymus, żeby robić zdjęcia. Jak ktoś to ma, to będzie dobrym fotografem. Jak ktoś tego nie ma, no to no ciężko sobie wykrzesać jakby chęć wyjścia i robienia zdjęć, bo zwykle chce się robić zdjęcia takie, nie wiem, jakieś rodzinne, pamiątkowe przy dobrej pogodzie, a dobre zdjęcia zwykle wychodzą przy złej pogodzie. Jeszcze jakiś czas temu fotografia analogowa była znacznie lepszej jakości, dlatego że to było całkiem niedawno, bo to jeszcze kilka lat temu, jakby skanowałem negatywy i porównywałem to z tym, co robi aparat cyfrowy, to się okazywało, że te zdjęcia analogowe są lepszej jakości i rozdzielczość jest lepsza, jakby samo to, jak wygląda plastyka zdjęcia, jest znacznie lepsza. Jeśli chodzi o plastykę, to to pozostało, jeśli chodzi o rozdzielczość, to już nie do końca, bo już aparaty potrafią tę rozdzielczość uzyskać. No i mnie urzeka właśnie to, że te zdjęcia wyglądają inaczej. No po prostu one mają jakąś taką, nie wiem, no właśnie to się nazywa plastyka zdjęcia. No ona to wygląda po prostu inaczej. To jest pierwsza rzecz, a druga dla mnie chyba najbardziej istotna, to jest to, że fotografia cyfrowa jest bardzo ulotna dla mnie. I to, że w tej chwili mamy zdjęcia w jakimś formacie JPEG, nie wiemy, czy za 100 lat będzie te zdjęcia można w tym samym formacie odtworzyć. Więc dla mnie jakby fizyczny obiekt jest znacznie bardziej wartościowy niż to, co
co powstaje w wyniku zapisu jakiegoś elektronicznego. Najlepsza jest po prostu ciemnia fotograficzna, no i wywoływanie tradycyjne, choć oczywiście to zajmuje czasu, to w tej chwili kosztuje również bardzo drogo, ale no można te zdjęcia zachować, jak wiemy, co najmniej na 100-200 lat. Nie mam jednego tematu, który by mnie jakoś, na którym bym się skupiała. Jesteśmy na cmentarzu akurat od lat, jakieś tematy, powiedzmy, związane z takimi miejscami w różnych miejscowościach i wsiach, oczywiście w Płocku czy tam, gdzie jestem, no, są dla mnie fascynujące, bo cała ta przestrzeń związana z pamięcią i z przemijaniem tworzy czy daje jakieś niesamowite obrazy. I dla mnie to jest na przykład fascynujące. No i też fotografuję. I właśnie takie parę takich obrazów udało się zawrzeć w albumach o Płocku. Jeśli chodzi o pejzaż, no to zawsze szukałam jakiegoś klimatu, czegoś szczególnego w danym miejscu. I to nawet w miejscu takim czasami beznadziejnym, bo nasze mazowieckie równiny no nie są, prawda, w oczach większości ludzi jakieś porywające, no ale też dają możliwość. Więc szukanie klimatu i nastroju w zdjęciach. Zwykle inspirują mnie jakieś artykuły w gazetach. Jak przeczytam jakąś notkę prasową o tym, co się wydarzy, no to jest takim
taką iskrą zapalną, która powoduje moją chęć dokumentowania tego. Inspirują mnie archiwa, ponieważ część moich projektów powstało w ten sposób, że pojechałem, spędziłem ileś tam miesięcy szukając w archiwach informacji, a później do tych znalezionych informacji robiłem zdjęcia. No i oczywiście inspirują mnie prace innych fotografów, chociaż tak naprawdę to teraz jestem w takim okresie, kiedy staram się na to nie zwracać tak bardzo uwagi, żeby się właśnie zbytnio nie inspirować tym i nie powielać jakichś wzorców, które oni stworzyli. Zaznaczę od razu, że nie pociągał mnie reportaż, bo jednak trzeba byłoby wchodzić w cudzysłowie z butami w jakąś sytuację i mieć często taki kontakt z ludźmi, na który ja nigdy psychicznie nie byłabym gotowa. Także reportaż odpadał, natomiast pejzaż, architektura, no fakt, że bardzo dużo dzieł sztuki, zabytków, no takich rzeczy fotografowałam. Czyli nie ma, wielcy fotografowie pejzażu światowi, polscy, przedwojenni fotografowie, którzy jeszcze nawiązywali w swojej estetyce do malarstwa, czyli takie tam, prawda, miękkie, rozwiane stosowanie zmiękczających nasadek na obiektyw i to mi się bardzo podobało. No ale odeszłam od tego, chociaż fakt faktem, że wszelkie zjawiska pogodowe i mgła jest bardzo przydatne w fotografii pejzażowej czy fotografii miasta, bo daje jeszcze inny rodzaj perspektywy i tworzy klimat. Najważniejszy z moich cyklów to jest cykl poświęcony mojej rodzinie i Polakom, którzy wyjechali do północnej Francji, do Pas-de-Calais. Moi dziadkowie w latach 20. ubiegłego wieku wyjechali tam do pracy po prostu, ponieważ tutaj panowała bieda, tam potrzebowali górników. Mój dziadek nie był górnikiem, ale postanowił pracować pod ziemią. Wyjechali tam do pracy i oni spędzili tam 10 lat. Postanowiłem ten okres czasu zamknąć fotografii. Właśnie tam spędziłem wiele miesięcy w archiwach, wyszukując informacji na temat tego, co się działo w tym czasie, kiedy oni tam mieszkali w miejscowości, w której był ich dom. I sfotografowałem te miejsca, te wydarzenia, to co po tych wydarzeniach pozostało. Zamknąłem to w cyklu fotografii 1200 pogrzebanych żywcem. Sam tytuł tego cyklu wynika z tego, że właśnie tam doszło do jednej z największych tragedii górniczych do tej pory. 1200 osób zostało zasypanych pod ziemią i krótko mówiąc właścicielom kopalni nie opłacało się ich ratować i oni umarli tam żywcem. Właśnie dlatego Francuzi, między innymi dlatego Francuzi powołali tamtejsze socjalistyczne związki zawodowe, buntowali się przeciwko tym pracodawcom i dlatego Polacy
i Marokańczycy, również Włosi pojechali do północnej Francji, żeby pracować w tamtejszych kopalniach. Byli zatrudniani w bardzo złych warunkach. No jakby no, tego dotyczył mój cykl, bardzo go przeżyłem, no bo to była historia mojej rodziny. Znalazłem w domu po prostu flirt towarzyski, te karty takie, które kiedyś się używało, żeby grać między znajomymi. I no to był też taki okres, kiedy jeździłem do Włocławka, właściwie pod Włocławek, bo tam ma powstać Tama na Wiśle. Właściwie pod Ciechocinek, tak na dobrą sprawę, między Ciechocinkiem a Włocławkiem ta Tama ma powstać. No i trafiałem właśnie, nie nocowałem w Ciechocinku, no i widziałem, że ta dziecinna zabawa wizualnie przekłada się na to, co dzieje się w Ciechocinku. No i postanowiłem to po prostu wziąć te karty i według tego wzorca sfotografować to, co się tam dzieje. Chciałabym dalej pokazywać osobom, które chciałyby to oglądać. Jednak no, w dalszym ciągu te fragmenty świata, które mnie fascynują,
i które są niedaleko nas. Bo tak jak powiedziałam, nasze okolice, nasze Mazowsze, czy tu środkowa Polska, no w oczach większości i moich zresztą też, no nie jest jakoś tam wybitnie, wizualnie atrakcyjna. No ale można znaleźć, znaczy i natknąć się na momenty i szybko zareagować, bo właśnie ten pośpiech też bywa potrzebny. No i jeszcze zrobić trochę takich zdjęć naprawdę z klimatem. Nieszczęsne wstawania o 4 rano latem, to jest moje ograniczenie. Nie jestem w stanie, a wiem, że fotograf, pejzażysta, to jest oczywiste, musi wstawać godzinę przed świtem. I dla mnie to jest coś strasznego. Tak. Moje największe marzenie jest, żeby odwiedzić każdy poszczególny kraj na świecie, gdzie są Polacy. I zrobić jakiś cykl o tamtejszej Polonii, pewnie się to nie ziści, no bo to jest ogrom pracy. No w tej chwili jestem w Chinach, pracuję nad kilkoma cyklami. Mogę o jednym opowiedzieć. No to jest o ten cykl, nie ma jeszcze tytułu, natomiast dotyczy on nowego pokolenia Chińczyków, które już się urodziło w tych tak zwanych lepszych chińskich czasach, kiedy to jest bardzo dostatni rynek zarówno pracy, jak i rynek dóbr i usług. No, można tam naprawdę kupić w tej chwili wszystko, co się tylko wymarzy i ludzie mają pieniądze, żeby je kupować. I właśnie o tych ludziach, którzy mają pieniądze i którzy kupują dobra luksusowe i to, jak wygląda tak zwana chińska klasa średnia, młodzież chińskiej klasy średniej, o tym jest mój cykl, który teraz robię. Także chodzę w te wszystkie miejsca, gdzie chodzi chińska młodzież, obserwuję to, fotografuję. No i zobaczymy, co z tego powstanie. Jeszcze nie wiem, jaki będzie tytuł tego, ale jakby no, staram się sfotografować rodzącą się średnią klasę, której w Chinach nie było. No, przez ostatnich, od wojny nie było klasy średniej w Chinach. Byli robotnicy, no i była ta klasa polityczna, a teraz rodzą się ci, którzy mają pieniądze i którzy będą jakby napędzać tę chińską ekonomię. Oni bardzo, Chińczycy bardzo, bardzo nad tym pracują, żeby ta klasa średnia była jak najszersza, żeby udało im się uniezależnić od świata. Oni chcą się ponownie jakby uniezależnić od świata. Zdanie sobie sprawy z własnych niedociągnięć, już nie powiem, że błędów, pozwala rozwijać się i iść do przodu. Obejrzeć trochę albumów, trochę pism, gdzie są zdjęcia znakomitych fotografów z różnych dziedzin, prawda? I oglądać te albumy w sposób właśnie taki z zastanowieniem i z próbą odpowiedzi samemu sobie na pytanie, dlaczego to zdjęcie mi się podoba, dlaczego ono jest w moim rozumieniu dobre, bo wtedy jest szansa, że ja sam będę
umiał sprostać podobnej sytuacji. I jeszcze tu chciałabym powiedzieć zdanie, które we wstępie do swojej książki właśnie szef tej agencji napisał, jedno z pierwszych zdań w ogóle, które było napisane w latach, no powiedzmy, koniec lat 60., to policzcie, ile to jest lat, a zdanie mniej więcej jest takie, że wszystko zostanie, jeśli chodzi o technikę, wynalezione. Fantastyczne tam obiektywy, możliwości aparatów i tak dalej. Jeszcze o elektronice nikt wtedy nie myślał. Ale dzwoneczek, który zadzwoni, że przepuściłeś jakieś fantastyczne zdjęcie, nigdy nie zostanie wynaleziony. Taką radą, którą zwykle dają fotografowie reportażowi, jest to, żeby być muchą na ścianie, czyli po prostu niewidocznym dla tych, którzy biorą udział w jakiejś demonstracji czy no, w jakiejś sytuacji. Nie zawsze jest to możliwe, szczególnie w moich warunkach fizycznych. Ja jestem dość duży i charakterystyczny, więc każdy zwykle widzi, że ja podchodzę, ale nie wiem, no, nabywa się tę umiejętność z czasem. No, należy się tak zachowywać, żeby przede wszystkim nie obawiać się ludzi, bo wiadomo, że wówczas, kiedy staramy się być jakimś takim krętaczem, gdzieś tam spod pachy robić zdjęcia, no to zwykle jest zauważane i ktoś sobie może pomyśleć, no co, ten człowiek robi coś bardzo dziwnego, nie? Ja się staram być, mimo tego, że widoczny, to jednak tak się zachowywać, żeby to było oczywiste, co ja robię. No, ja jestem fotoreporterem, nie kryję tego i zwykle, kiedy na przykład biorąc tutaj jako przykład demonstrację, zwykle podchodzę do tych demonstrujących osób, przedstawiam się, mówię, co będę tutaj robił i nie ma zwykle z tym problemu. Podobnie jest na ulicy, kiedy fotografuję na ulicy, jeśli ktoś mnie zauważy, zwykle staram się uśmiechnąć, porozmawiać moment. To jest chyba najlepsza recepta, tak sobie myślę. Trzeba tego patrzenia, trzeba wrażliwości i trzeba trochę pokory. Bo znam osoby młode, z którymi też miałam zajęcia, które były tak w 100% zafascynowane tym, co zrobiły i zupełnie nie przyjmowały do wiadomości, że można by coś lepiej, że coś nie tak. I przez 2 lata, że tak powiem, zajęć i kontaktów ze mną naprawdę się nie posunęły. Ten brak krytycyzmu i totalny zachwyt nad samym sobą, no to jest katastrofa. I to na pewno do niczego dobrego, pewnie w żadnej dziedzinie taka osoba nie dojdzie, a w fotografii na pewno.